W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, że po zakończeniu epidemii Chiny nie będą rządzić światem. Początek roku nie był dla Chińczyków pomyślny. Wybuchła epidemia koronawirusa, która spowodowała, że trzeba było zamknąć całe państwo, co z kolei przełożyło się na paraliż życia gospodarczego i koniec fantastycznego wzrostu, który notowała chińska gospodarka od kilku dekad. W pierwszym kwartale 2020 po raz pierwszy pojawił się spadek. Oprócz tego cała epidemia obnażyła słabości chińskiego systemu. Brak przenikania informacji pomiędzy szczeblem lokalnym a centralnym, braki w relacjonowaniu tego, jak rozwija się epidemia, brak transparentności i dzielenia się informacjami na temat nowej choroby ze światem spowodował, że wirus wymknął się z Chin i w tej chwili jest już problemem globalnym. Niektórzy nawet zaczęli mówić, że Chiny doświadczają swojego Czarnobyla, że tak jak Związek Radziecki wywrócił się o katastrofę elektrowni atomowej, tak chiński komunizm może się potknąć o wirusa z Wuhan. Jednak później przyszło odwrócenie kart. To świat zachodni zmaga się teraz z epidemią i doświadcza ogromnych problemów. Chiny natomiast dzięki swojemu autorytarnemu modelowi opanowały epidemię, a może tylko jej pierwszą falę, ale już teraz mogą otwierać powoli swoją gospodarkę i robią to. Ruszyły chińskie fabryki, oczywiście ze wszelkimi środkami ostrożności. Trzeba badać temperaturę pracowników, oddzielać ich stanowiska pracy, dodawać jakieś specjalne badania medyczne. Natomiast wszystko wskazuje na to, że chińska gospodarka wystartowała na nowo. Oprócz tego Chińczycy mogą pomagać całemu światu, jeszcze dobitniej pokazując, w jakim dobrym momencie się znaleźli i jak o wiele lepiej ich system poradził sobie z epidemią od zachodniego. W związku z tym niektórzy zaczęli zadawać pytanie, czy to już jest ten moment, kiedy Chiny będą mogły sięgnąć po globalną dominację. O tym, że Chiny rywalizują o światową hegemonię ze Stanami Zjednoczonymi, mówi się od dawna, ale czy epidemia dostarczy tej właściwej okazji, żeby wreszcie to przesunięcie na światowym szczycie nastąpiło? Otóż istnieje przynajmniej 5 powodów, dla których tak się nie stanie. Po pierwsze, gospodarka chińska może szybko nie wrócić do swojego wcześniejszego tempa rozwoju. W 2008 roku Chiny mogły być tym cudownym krajem niedotkniętym kryzysem, który zyskuje przewagę dzięki zachodnim problemom. Tym razem tak nie będzie. Nawet mimo to, że chińskie fabryki już ruszyły, ta chińska przewaga nad Zachodem nie powstanie z prostego powodu, ponieważ chiński rynek nie zapewni dostatecznego popytu, by to życie gospodarcze przywrócić na wcześniejszym poziomie. Potrzebne są zamówienia z Zachodu. Tymczasem na Zachodzie epidemia wciąż trwa. Kłopoty gospodarcze dopiero się zaczynają. Konsumenci zachodni redukują swoje wydatki i to wszystko będzie się przekładało na chińskie tempo rozwoju. Oprócz tego, nawet kiedy epidemia na Zachodzie się skończy, może się okazać, że znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości gospodarczej. Zachodni liderzy już teraz zastanawiają się, czy części produkcji nie należy przenieść na swoje terytorium, żeby zadziałać bardziej protekcjonistycznie i wzmocnić własną gospodarkę w wychodzeniu z obecnego kryzysu. A może chociaż sprowadzić produkcję we własny region, w ten sposób skracając łańcuchy dostaw i powodując zabezpieczenie na wypadek przyszłej epidemii. Po drugie, przedłużające się spowolnienie gospodarcze może być dla Chin zgubne, bo gospodarka tego kraju najprawdopodobniej przed kryzysem nie była w tak znakomitej formie, jak niektórym się wydawało. Zwrócił na to uwagę niedawno Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, przypominając, że Chiny przeszły suchą stopą przez kryzys z 2008 roku czy przez wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, stosując dosyć ryzykowny mechanizm. Rząd centralny nakazywał związanym ze sobą firmom albo samorządom konsumować i produkować na kredyt, zadłużać się. Krótko mówiąc, świat obserwował z podziwem rosnące wieżowce, mosty, budujące się koleje szybkich prędkości. Jednocześnie obserwował znakomicie rosnącą chińską gospodarkę, podczas gdy dług państwa chińskiego utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. Tylko że to ostatnie nie było prawdziwe. Zadłużały się samorządy i zadłużały się prywatne firmy. To zadłużenie jest dzisiaj na ogromnym poziomie i spowolnienie gospodarcze, przedłużająca się być może recesja, może spowodować, że ta piramida długów runie i spowoduje chińską katastrofę gospodarczą. Po trzecie, chińska propaganda nie będzie tak skuteczna, jak się dzisiaj niektórym wydaje. Oczywiście przekonywanie, że chiński model jest lepszy, może podziałać na samych Chińczyków i pozwolić im uwierzyć, że rzeczywiście chiński komunizm poradził sobie lepiej niż demokracje w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla Europejczyków czy Amerykanów
Na pewno chiński przekaz nie spowoduje, że zapomną, skąd wziął się wirus, jakie błędy spowodowały, że rozprzestrzenił się po świecie. Nie pomogą tutaj opowieści, że wirus został wynaleziony w laboratoriach CIA. No, żaden z elementów chińskiego przekazu nie spowoduje, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych postrzeganie Chin się zmieni i nie pomogą w tym na pewno wciąż jeszcze pojawiające się dowody na brak chińskiej transparentności, chociażby w relacjonowaniu rzeczywistych skutków epidemii. Wystarczy wspomnieć, że niedawno Chiny przyznały, że liczba ofiar śmiertelnych w Wuhan była tak naprawdę o 50% wyższa niż wcześniej raportowali. To wszystko przyczyniło się do ujawnienia słabości niedemokratycznego państwa, w którym nie istnieje wolny obieg informacji i tego żaden propagandowy lukier po prostu nie przykryje. Łączy się to z czwartym zastrzeżeniem. Spadek zaufania do Chin spowoduje ograniczenie ich pola manewru na arenie międzynarodowej. Do tej pory Chiny wzmacniały swoje wpływy w instytucjach międzynarodowych, nie tylko upychając tam swoich ludzi, ale też promując odpowiednich urzędników, by te chińskie poparcie było rodzajem przysługi, za które później ci urzędnicy będą musieli się zrewanżować. Sławomir Dębski w swoim tekście do Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego sugeruje, że taki mógł być właśnie problem ze Światową Organizacją Zdrowia, WHO. Dyrektor WHO został wybrany dzięki wsparciu chińskiemu i być może to przełożyło się na opieszałą reakcję tej organizacji na epidemię w jej wczesnej fazie, na to, że WHO dosyć długo zgadzało się na chińskie wyjaśnienia i przekazywało je dalej, mimo pojawiających się wątpliwości. To krótkofalowo spowodowało wstrzymanie środków dla WHO przez prezydenta Trumpa, ale najprawdopodobniej będzie miało też długofalowe konsekwencje. Być może państwa demokratyczne zdecydują się na wprowadzenie dodatkowych warunków uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, tak by wymusić w pewnym sensie transparentność i przestrzeganie prawa na tych mniej demokratycznych aktorach. Albo, jeżeli to nie będzie możliwe, stworzą alternatywne struktury, w których dla państw niedemokratycznych po prostu nie będzie miejsca. Tak czy siak będą to rozwiązania dla Chin niekorzystne. A to tylko jedna z możliwych konsekwencji tego braku zaufania do Chin. Niedawno Unia Europejska ustami komisarz Margrethe Vestager powiedziała, że nie będzie miała nic przeciwko temu, by państwa angażowały swój kapitał, pomagając przedsiębiorstwom prywatnym, chroniąc je przed wykupieniem przez Chiny. Chodzi o to, że akcje wielu przedsiębiorstw spadły bardzo nisko i ryzyko przejęcia jest wysokie. W związku z tym państwa mogą zachować się protekcjonistycznie i pomóc prywatnym przedsiębiorstwom. Z kolei Wielka Brytania już zapowiedziała, że przy rozbudowie własnej sieci 5G nie będzie brała pod uwagę ofertę Huawei'a. Powód? Brak transparentności chińskiej w kwestii epidemii. Widać po tym wyraźnie, że wiele państw będzie ograniczało swoje relacje z Chinami po zakończeniu epidemii, zwłaszcza w obszarach wrażliwych. I wreszcie po piąte, Stany Zjednoczone to wciąż po prostu atrakcyjniejszy lider. W Foreign Affairs pojawił się niedawno tekst analizujący tezę, że być może kryzys oznacza suezki moment dla Stanów Zjednoczonych. Chodzi tutaj oczywiście o nawiązanie do nieudanej brytyjskiej interwencji w Suezie w 1956 roku, która symbolicznie oznaczała koniec brytyjskiego imperializmu w świecie zdominowanym przez dwa nowe imperia. Ten moment dla Stanów Zjednoczonych, argumentują autorzy, nie nadszedł nie tylko dlatego, że Chińczycy nie zbudowali sobie jeszcze ekonomicznej i militarnej przewagi, która pozwoliłaby na taki przeskok, ale też po prostu ich model państwowy nie jest specjalnie atrakcyjny dla innych państw na świecie. Nie wydaje się, by brak transparentności, brak poszanowania dla praw człowieka czy niedemokratyczny model zarządzania był w jakikolwiek sposób atrakcyjny dla innych państw. Wręcz przeciwnie, dla wielu liderów, zwłaszcza w świecie zachodnim, ta epidemia może oznaczać moment przypomnienia sobie, że chociaż być może nie przepadamy za administracją Donalda Trumpa, to jednak Stany Zjednoczone są o wiele bardziej wiarygodnym partnerem, którego wartości są o wiele bliższe tym, które my sami wyznajemy. W związku z tym ten moment przewartościowania jeszcze nie nadszedł. Co więc czeka nas w przyszłości? Z całą pewnością dojdzie do zmian na globalnej scenie. Stany Zjednoczone już wcześniej ustępowały z roli światowego hegemona, a epidemia i najprawdopodobniej nadchodzący kryzys gospodarczy mogą ten proces jeszcze przyspieszyć. Natomiast z wymienionych wcześniej powodów nie wydaje się, by w tej hegemonii Chiny miały Stany Zjednoczone zastąpić.
Co więc nas czeka? James Carafano z Heritage Foundation przedstawił ostatnio ciekawą wizję, pokazując, że świat może się podzielić na takie trzy bieguny. Po pierwsze będzie więc wolny świat, państwa skupione wokół Stanów Zjednoczonych, współpracujące z USA i ograniczające swoje relacje z Chinami. Tutaj wymienia Kanadę, Meksyk, państwa europejskie, Bliski Wschód oraz te państwa azjatyckie, które już wcześniej stawiały na Stany Zjednoczone, jak Japonia czy Korea Południowa. Oprócz tego będą państwa balansujące, czyli takie, które nie będą chciały się opowiedzieć po żadnej ze stron, ale będą starały się robić interesy zarówno z Amerykanami, jak i z Chińczykami. Tutaj można wymienić Singapur czy Tajlandię. Wreszcie będą strefy ostrej rywalizacji. Tutaj najprawdopodobniej mówimy o Ameryce Łacińskiej i Afryce, gdzie interesy USA i Chin będą się po prostu ścierać. Powstanie więc świat wielobiegunowy, w którym jednak ten biegun amerykański będzie bardzo mocny. Koronawirus nie spowoduje dla Chin realnego przewrotu, będą musiały swoją pozycję budować powoli dalej.